Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. Jak widzicie po tytule, to będzie trochę nietypowy film. Taki vlog z wyjazdu pojawi się w piątek albo w niedzielę. Zobaczymy, jak mi się uda zmontować. Ale dzisiaj zdecydowałam się po prostu nagrać taki film, który pewnie wrzucę bez żadnych cięć i tak dalej. Bo zależy mi na opowiedzeniu tego, co się wydarzyło. Bo wiele z was pewnie będzie wypoczywać, może nie w najbliższych tygodniach, chociaż może też się zdarzyć, ale pewnie w przyszłym roku możecie się wybierać nad basen Morza Śródziemnego. I to, że to obejrzycie, po prostu może wam uratować życie. Jakkolwiek brzmi to absurdalnie, że film na YouTubie może uratować komuś życie, ale może się tak wydarzyć, bo jak czytaliście może na Instagramie, mieliśmy pewną niemiłą, medyczną przypadłość i ona się może wydarzyć tak naprawdę każdemu z was wypoczywającemu w Chorwacji, we Włoszech, czy tak jak my teraz jesteśmy na Lazurowym Wybrzeżu. Czy w Hiszpanii, Portugalii, to się może niestety przytrafić każdemu. Ja nie miałam pojęcia i przez to, co zrobiłam, jeszcze sobie pogorszyłam sprawę. Pewnie bym tego filmu nie nagrywała, gdyby nie fakt tego czegoś. Wrzucałam wam zdjęcia na Instagrama, czy zgadniecie, co mi się zdarzyło. Większość ludzi obstawiała jakiś piekarnik, prostownicę, lokówkę i tak dalej. Niestety, w tamtym pięknym morzu zaatakowało nas coś, o czym zaraz wam opowiem, i swoją, no nie wiedzą, no bo nie miałam pojęcia, nie miałam dostępu do internetu, działa człowiek intuicyjnie, jeszcze sobie trochę pogorszyłam. Będziecie to widzieć najprawdopodobniej przez kilka najbliższych tygodni, dlatego zamiast odpowiadać na 100 pytań, co mi się wydarzyło w rękę i co sobie zrobiłam, najprawdopodobniej będę nosić też taki bandaż na tym, ponieważ to za niedługo może zacząć ropieć, i najprawdopodobniej jedno z tych śladów zostanie mi w postaci blizny, także witamy nową atrakcję na moim kanale, czyli bliznę na mojej ręce. I niestety będę tutaj opowiadać o sytuacji mojej Antka. Antek jest w trochę lepszej, o czym wam zaraz opowiem, ale jego niestety też dopadło. Ponieważ poszliśmy sobie pływać, tutaj z tyłu jest piękne morze, sorry, jest prześwietlone, ale siedzę tyłem do słońca, co pewnie widzicie. Poszliśmy sobie pływać, to było nasze pierwsze wejście do morza, w ogóle to jest jakaś masakra, bo wcześniej byliśmy nad polskim morzem, było zimno. Wskoczyliśmy, Antek miał te rękawki, miał koło, ja dobrze pływam, także nie czuję w ogóle, wiecie, problemów, jak daleko z nim dopłynę, ale nie odpłynęliśmy jakoś przerażająco daleko. Na pewno trochę dalej niż niektórzy ludzie, ale nie aż jakoś bardzo, bardzo, bardzo daleko, i nagle poczułam takie uczucie, jakby ktoś dosłownie zdarł mi skórę z ręki. Byłam pewna, że przejechałam sobie po prostu przez ten szew, który jest na zewnątrz koła, w którym dziecko pływa, że po prostu przetarłam sobie i mam zadartą rękę, ale zanim zdążyłam wyciągnąć, no mówię, to dokładnie takie samo uczucie, jakby ktoś wam zdarł na skórek, ale zanim zdążyłam wyciągnąć rękę spod wody i zobaczyć, co mi się w nią stało, Antek zaczął piszczeć, ale także pół plaży na nas patrzyło. Antek po prostu wpadł w histerię, zaczął krzyczeć, piszczeć, i to on zaczął krzyczeć, że zaatakowała nas meduza. I słuchajcie, ja z meduzą miałam kontakt nieraz, czy to w Grecji, czy nad Bałtykiem. Tam były olbrzymie meduzy i one też mnie poparzyły, ale to jest w ogóle nieporównywalne, ponieważ okazało się, i to się potem dowiedzieliśmy, że zaatakowała nas coś takiego jak meduza świecąca, która dawniej żyła na głębinach i widzieli ją tylko nurkowie. Jednak ze względu na to, że zwiększony jest połów tuńczyka, który ją odstraszał, oraz ze względu na ocieplenie klimatu, ona zaczęła podpływać tutaj w basenie Morza Śródziemnego, bliżej brzegu. Czytałam też historię takiej dziewczyny, która jest nurkiem i dotknęła tej meduzy po prostu rękawicą, jak nurkowała, o czym zapomniała, i ściągając dotknęła rękawicy, dotknęła twarzy i twarz jej spuchła. No słuchajcie, to co się wydarzyło wtedy, Antek zaczął wrzeszczeć, piszczeć, no po prostu jakiś koszmar. Dopłynęłam, no nie miałam z tym jakiegoś wielkiego problemu, ale trochę się stresowałam, co się dzieje. Teraz też o tym myślę, że chyba się stresowałam, że ta meduza może gdzieś jest jeszcze zaplątana. To musi być obrzydliwe, wyobraźcie sobie, jakby to w to koło weszło i tak dalej. No obrzydlistwo. Dopłynęliśmy i tak, ja zrobiłam największy błąd i po to też nagrywam. Nigdy w życiu nie oblewajcie tego zwykłą wodą. Ja odkręciłam butelkę i zaczęłam tą skórę polewać wodą. Okazało się, że to spowodowało, że część jadu została mi pod skórą, jad się mógł też rozlać. Nagrywam to też po to, że się może okazać, że ta meduza się do was przyssa. I w momencie, kiedy się przyssa, nie wolno jej odrywać na siłę. Trzeba zakopać tą kończynę, czyli na przykład ja bym musiała rękę zakopać w piasku, przykryć ją gorącym piaskiem i czekać, aż ona po prostu zdechnie i puści. Nie wolno tego odrywać. Potem trzeba sprawdzić, i nawet po poparzeniu pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy nie zostały wam parzy żydełka. Niestety ta skóra, jak ja ją teraz dotykam, jest bardzo twarda. To nie jest jak ugryzienie od komara. Tam pod spodem jest jeszcze kupę tego po prostu dziadostwa. To mnie boli przez kilka dni. Zwykle boli to około tygodnia, a leczy się kilka właśnie
kilka tygodni. Ja to oblałam, wydawało nam się, że Antek jest niepoparzony. Ja jeszcze pobiegłam pod prysznice, które tutaj są, żeby to jeszcze bardziej, wiecie, opłukać i jeszcze sobie bardziej zrobić problem. W momencie, kiedy to opłukałam, to zobaczyliśmy, że Antek na ręce, bo to bardzo mocno się wybrzuszyły. I zaraz naprzeciwko plaży mieliśmy aptekę, także tam pobiegłam. Tam się dowiedziałam, że właśnie trzeba kupić maść z hydrokortyzolem. Tutaj niestety kosztowała nas 15 euro, także super. I trzeba to jak najdłużej moczyć w słonej wodzie, czyli musiałam z powrotem wejść do morza i to moczyć. Piekło to cholernie, po prostu prawie płakałam siedząc w tej wodzie, ale trzeba to niestety zrobić, także jeżeli by was ukąsiła meduza, to siedźcie w tej wodzie, nie wyłaźcie tak jak ja i nie przemywajcie tego wodą, bo teraz czeka mnie pewnie jeszcze dłuższe leczenie się i tak naprawdę to, że u Antka nie wyskoczyło to zaraz na początku, tylko mu pomogło. Jak widzicie zdjęcie tego syfu, co mnie dotknęło, to ona w tej jakby głowie ma takie rzeczy pod kątem prostym. No i to jest właśnie ten mój, nie wiem jak wam to mam pokazać, ten mój znaczek, ja może zdjęcia po prostu wrzucę, ten tutaj pod kątem, który wygląda jakbym dotknęła się końcem żelazka. No niestety nie, to jest głowa meduzy i to najbardziej boli. Antek tej części nie dotknął, Antek ma to samo co ja tutaj, potem poniżej, to większe, to troszeczkę lepiej się leczy i to jest ten trzon, który nas dotknął, czyli to ten syf z dołu, co mu jej wycieka. Antka niestety, znaczy mnie pewnie też, tylko że ja byłam w jednoczęściowym stroju, więc mnie po brzuchu nic nie dotknęło, ale te takie malutkie, które widzicie, Antka jeszcze posmyrały po brzuchu i to mu zeszło, mniej więcej około tygodnia jemu już to prawie zeszło. Ja wam wrzucę zdjęcia i te zdjęcia nie są robione pod YouTube'a, tylko dla ubezpieczalni, więc nie myślcie, że obfotografowałam dziecko dlatego, żeby wrzucać potem zdjęcia na YouTube'a, no nie, ale jak mogę komuś tym pomóc jakkolwiek, no to chyba czuję taki obowiązek, żeby to zrobić. Pani w aptece też zerkała, czy nie zostały mi tutaj te parzydełka, ani żadne macki. Jeżeli by coś takiego było, to trzeba to po zdechnięciu tego wyciągnąć pensetą i obmyć octem. I ona powiedziała, że jeżeli bym się gorzej poczuła, miała nudności, wymioty, krwawienie bądź temperaturę, to muszę się udać do lekarza. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca, także u nas obyło się bez wizyty u lekarza, ale czytam mam niestety taką historię też gościa, do którego ta meduza przestała się do pleców i ilość tego jadu, która zostawiła, spowodowała zgon. Także myślę, że chyba nasze jakieś małe szczęście, że Antek wiedział, że to jest meduza. Znaczy chyba albo to wiedział z książek, albo mówi, że w przedszkolu był pan z gdzieś tam jakichś, wiecie, egzotycznych krajów i opowiadał im po prostu o tym, że meduzy u nich żyją. I chyba to, że on wiedział, że to jest meduza, to, że ja poczułam i tak szybko odpłynęłam, spowodowała, że jak najmniej nas to po prostu dotknęło. No niestety, pewnie we vlogmasie będziemy widzieć końcówkę leczenia tego. I będziecie to parę razy słyszeć pewnie we vlogu stąd, bo to piekło cholernie, więc nie spowodowało to jakiegoś, wiecie, wielkiego uszczerbku. Oprócz tego, że nie wykąpaliśmy się tu już ani razu, ja nie mam jakiegoś, wiecie, traumy, ja bym tu weszła. Antek się boi. Antek mówi, że u nas w wodnym parku w Tychach też jest woda i on tam woli wejść. Ja się mu wcale nie dziwię, bo dla niego to musiało być obrzydliwe, bo wiecie, on siedział jeszcze wyżej na tym kółku, więc on to obserwował. Nie ja równo z ziemią, ja nie widziałam tej meduzy, ale też jak Antkowi pokazywaliśmy tak z ciekawości, bo tak nie do końca wierzyłam tej pani w aptece. Mówię, co, serio? Kurde, jakaś, wiecie, głębinowa meduza, akurat kurna. Sorry, ale ta promenada ma 7 km i ja muszę trafić akurat w jeden dzień, w który włażę do wody, nie wiem, w pierwszych pół godziny jeszcze muszę, kurna, trafić na meduzę świecącą. Jakby zaczęliśmy pokazywać Antkowi różne zdjęcia meduz i Antek od razu powiedział, że to ta. Także, no nie fajnie. Także ku przestrodze, mam nadzieję, że ten film nikomu się nie przyda i oby tak było. Ale powiem wam szczerze, czytanie tych wszystkich informacji właśnie o tych krwotokach, o różnych rzeczach, o tym jak ludzie to boli. Widziałam zdjęcia jak to się leczy i mam nadzieję, że u mnie będzie troszeczkę lepiej. Wydaje mi się, że ta strzałka nieszczęsna zostanie mi blizną, bo ta góra się trochę lepiej leczy, a to ciągle boli i tam jest taka dziura. Nie chcę wam tego przybliżać, bo to było naprawdę, jest naprawdę obrzydliwe. Więc no, przywitajmy. W ogóle, szczerze powiedziawszy, to ja mam już trochę ubaw z tego, że to jeszcze wygląda teraz tak, bo Antek ma na tej samej ręce to, jakbyście zauważyli. I po pierwsze ludzie trochę tak na nas patrzą, jakbym dziecko odziedziczyła po matce jakąś dziwną chorobę. Mój mąż się śmieje, że po prostu oznaczyliśmy się, wiecie, jak bydło się znaczy, to my się oznaczyliśmy jako wegetarianie na ręce. Już mamy z tego ubaw. Ale
no, ku przestrodze film oby wam się nie przydał. I zapraszam, mówię, w piątek albo w niedzielę do filmu stąd, z tych pięknych terenów, bardzo optymistycznego, prawie z jednym dramatem, który się wydarzył, jak to nas, nazwijmy, ukradli, no ale to się już dowiecie w następnych vlogach. Jaki to był cudowny wyjazd. Pa, pa.